Tomik poezji autorstwa Eryka. Bolą go jaja całą noc. O Boże, no takie rzeczy tutaj. Odważ. On pisze tekst Malikowi. Zobaczymy, czy warto to oglądać. Artystyczne ciągutki od dziecka tam. To OF załóż. Piękna, utalentowana i sama? Singielką właściwie jestem od 1,5 roku. Nie mam sztywnych ram. Wygląd to nie wszystko. A wnętrze? Facet, który wie, czego co chce. Co tu się odpieprza? Widzę, co my oglądamy? To jest kwestia wieku na papierze. Powrót. Myślę, że wieku w głowie. No to ja mam 400 tysięcy lat. Nadałbym się? Nie ma starszego ode mnie. Trochę cię faceci przeczołgali. Sami dranie i nic co? Nie. Samotnie się człowiek czuje, chociaż niekonieczny byłby związek może jakiś nawet. Ja jestem otwarta nawet na wolne związki. Może wali cię się chce i tyle? Sary, okay. I afera muro. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Ty, ale ogólnie ten program jest stary. A czemu teraz to w ogóle jest nagle znowu na YouTubie? To jest jakaś nowa edycja, coś takiego? Moja matka oglądała to 50 razy dziennie, jeszcze ty to oglądasz. No mówię, że to jest stare, ale chyba jest jakaś nowa edycja. To znowu jakby się wybiło dzięki temu, bo bardziej dymy robią. Widziałem jakieś szoty, ale nie z tego odcinka, tylko jakieś szoty, nie wiem. No inni ludzie byli i tam niezłe dymy były. 3K do wygrania? Czyli oni tam wszyscy są za darmo. Tak naprawdę. I 3K jest na dwie osoby, czyli po 1,5 koła. No pytanie, co oni muszą robić za te pieniądze? Cześć, jestem Daniel, mam 26 lat. To jest ten gracz? Jestem studentem, w weekendy pracuję w gastronomii i to ja od 1,5 roku jestem singlem. No jak zawodowy Maciej, gracz to miał być? Nieśmiały cebulomaniak. Hej, jestem Maciej, mam 22 lata. Jestem w klasie maturalnej. Jakiego wąsa ma? Ja pierdzie. Cześć, jestem Eryk, mam 19 lat, jestem studentem wywołanym. I czekaj, tamten, ten typ, ile on ma lat, jak on jest w klasie maturalnej? 18? Niemożliwe, że on ma 18. Eryk. Ja myślałem, że on ma z 30 lat. Daniel jest leserem i lekko duchem. Leserem? Jestem z natury dość leniwy, także swojego wolnego czasu raczej nie spędzam dość ambitnie. Biorę udział w grze tylko dla kasy. Nie zależy mi na związku. Kasa kasą, ale musi wyglądać. Sigma. Mój typ dziewczyny to dość wysoka brunetka, szczupła, no i tyle. No to ta się nadaje z tego, coś więcej. Z tego programu. Poważny związek? Związek wyobrażam sobie tak, żeby to dziewczyna nas oboje utrzymywała. Nie mam nic. O ja pierdziele, ty! Akademia Pana Kleksa, absolwent. Co tu się dzieje? Co za chłop? I on to mówi w programie, on musi trollować. Z lewej. Tak. Czyniwnicy grają. Dobra, kończ to. Yes! Oni w nic nie grają, jaki fake! Jakie gówno pieprzone. Mieszkanie jest mojego kolegi. Ruchy panowie, bo Sara nadchodzi i zrobi wam kipisz na chacie. Dobra, stary. Co? Popsiuka się czymś, perfumuj mi zęby. Co zrobi? Co znaczy kipisz? Chciałabym, spoko, żeby ano. Facet wyglądał loda? Naturalnie. Przede wszystkim, okay. Żeby nie był przerysowany czy przepachniony. Cześć. Jak tam? Siemanko. O, już ciężko. Nawet kurtki nie mogę na to patrzeć. Ściągnąć. Obibok i leń. Trochę mnie skręca. To jestem tym singlem z tej całej trójki. Siada śmiało. No dzięki. I co, jaki jest twój typ faceta? Jesteś twoim ja pierdziel, nie mogę na to patrzeć. Nie masz żadnych jakichś rzeczy, które by mnie odrzucały. Masz ręce, masz nogi. Wyglądasz jak człowiek. Widać, że na pewno nie jest przesiągnięta botoksem. Tak naprawdę? Nie jest przesiągnięta botoksem. Jest mocny komentarz. No. Ile? Może szklankę przylejemy chociaż? Nie, no dawaj z butelki. No daj spokój. No brudne dobra, pewnie. Sobie. Nie za czyste te szklanki, to jednak jest kawalerskie. Tak. Daniel potrzebuje takiej pani domu. Lepiej powiedz trochę o tym, skąd masz to mieszkanko, co to jest za mieszkanko, z kim mieszkam kątem u kolegi. Jestem biednym studentem.
Liczyła na królewicza, trafiła na studenta. Przeszło mi przez myśl, żeby dać ci te kwiaty, ale stwierdziłem, że jak ci je dam na początku, to się tak rozleniwi, że nic tutaj nie zrobisz. Ja komonto i na pole. Poradę. Kazał mi ugotować, to jednak może pokazywać, że nie chce się za bardzo postarać, dlatego bo kogoś ma po prostu. O, czyli nie wyszło. Nie chcę. Będziesz próbował coś tam bardziej podziałać z nią? Jakieś podejście, nie wiem, całą sprzylizać się z nią? Nie, no wiadomo. No nie, Wiadomix. Wiadomix. Grać StarCrafta 1. Nie no, jest ciężko. Zapoznała się z kuchnią? Tak. To co, może coś ugotujemy? Ja nie będę gotować. Daniel, nie, daj się. Pomogę ci. Nie. Nie bądź miękka faja. Nie boję, pomogę ci, nie. To zamawiamy maka. Zdejmij coś z siebie. Ale ja nie będę grała w tą żenującą. Co to jest za gra z ulotki? Nie chcę mieć żadnego zbliżenia. Jaki syf. No nie bądź taka sztywna. Tutaj była moja dziewczyna i bym zrobił coś nieodpowiedniego, no to by wyleciała z tego pokoju. Nie, nie, właśnie nie. Bo ja sama swojemu facetu w związku bym pozwoliła nawet na seks z inną kobietą. Naprawdę? Oczywiście tak. Jesteś taka... Jest dym. Ale ona skamuje, bo ona po prostu chce na przekór pieprzyć według mnie ona. W sensie gada. Nie oglądałem ją. To mnie zaskoczyłaś. Najbardziej mnie denerwuje kłamstwo, nie zdrada, kłamstwo, rozumiesz? Nigdy nie chciałabym być okłamana. Ja chciałabym, żeby facet do mnie przyszedł i powiedział... Nie no, ona się upiła dwoma łykami tego piwa. Zobacz, jak ona w ogóle patrzy. Kłamstwo, rozumiesz? Nigdy nie chciałabym być okłamana. Ja chciałabym, żeby facet do mnie przyszedł i powiedział, czego potrzebuję, a nie żeby... Upiła się. Dlaczego jest z tobą tyle żartu takiego? Dla mnie, we mnie żartu? Bo go nagrywają. Dociska go, atakuje, przejmuje kontrolę. Czym się zajmujesz? Ja to tak troszeczkę staram się, jak fotomodelka. A nagie sesje też próbowałaś? No też próbowałam, niestety. I co? Bo ciężko zarobić jest inaczej. A mogłabyś teraz tak zapozować jak modelka? Co? No dobra, jakiś kolega jest jakiś na czacie, co wiadomo, ma jakiś ten? W imię i nazwisko je było na początku, wpisuj. Naprawdę, żeby był sztos. No super. No w ogóle, no mega. Ja pierdolę. Upiła się. To możesz dosyć tego spędzenia, tych poważnych tematów i chociaż na koniec się pobawimy, zatańczymy. Jak Ukrainka wygląda? Czemu? A czym się Ukrainki różnią od Polek? Czy to w ogóle podoba? Czy moglibyśmy być razem? Myślę, że... Nie. Jakbyśmy się bardziej poznali... To chcemy się przy tutaj na koniec podziękować za to spotkanie. Nie no, co ona pieprzy? No, tak. Ona serio chce być z tym chłopem? To ona serio jest już... Porzucona od dawna. Dzięki Klawy Janosik 01 za Prima. A, ona się upiła, racja. Już starczy. Się kleisz do mnie. Daniel jednak. To ona się serio upiła, mi się wydaje. Nie, starczy. No to budzi. Starczy, nie, tam nie ma co całować. Co ty analizujesz wsparcie, jak to gówno jest ustawione? No nie wiem, tak szczerze, czy to jest ustawione. No 3K jest za wygranie, jest na szali 3K, półtora. Z czasem jakoś tak powoli iskrzyło. Jak ci idą piwo, to z czasem zaczęła być otwarta. No ja. Się robić nawet fajnie. Chyba trik na ten program. Spotkamy się jeszcze raz. Zaciekawił mnie swoją osobowością, swoim lajtowym podejściem. Co? Nie wierzę w to, co ja słyszę, ty no. Co jest to? To teraz będzie typ musiał ją wyrywać, ale jednocześnie jego dziewczyna będzie to oglądać, tak? To na tym to polega. Poznaliśmy się na urodzinach kumpla. No, jesteśmy dla siebie właśnie taką pierwszą miłością, można powiedzieć. Ja bym bardzo chciała ślub wziąć i żebyś mi się oświadczył, ale poczekamy do końca studiów. A to 30 lat studiów się szykuje. Po studiach mogę. Po studiach oświadczysz mi się? Tak. A on serio wygląda jak miał 30 lat. I był teammate'em moim. Przysięgam ci. Trafiła. Tak, tak o Hemingway, jakby się nie udało. No, ale dupa? Nie, ubrana jest. Nie ma bana. Więc planujecie się. Musisz udać to, że nie masz dziewczyny. Powiedz, że mieszkasz z kolegą. No, że lubisz, nie wiem, sobie w gry grać z kolegami, spotykać się na piwo. To, co normalnie jakby w codziennym życiu, tylko jakby mnie nie było. Może zagrać z nim. Czyli nic nie wnosi do jego życia. Mamy dowód na kamerze. Nie będzie łatwo. Spróbuję go podejść. Jak ona,
I tam ci ludzie trafiają do tego programu w ogóle. Jak to wygląda? A właśnie, bo musisz ją w czymś ugościć. Słuchaj, mam tu cebulę, kiełbaskę, chlebek, zrobię jej musztardę. Ty se jaja robisz normalnie. Nie. No dobra, może uwierzę, że dostają? Jesteś singlem w takim razie. Taka duża chałupka? Po rodzicach mam. Atrakcyjna, jak ja. Ty w ogóle gotujesz, sobie robisz sam jedzonko, czy... Czasami. To ogólnie ładny dom. Tak ciężko, ciężko jest mi uwierzyć w to, że żadna kobieta ciebie tutaj nie posiadła. Jak to możliwe? Możliwe. Że się nie odpędzasz. Jestem troszeczkę to jest aspołeczny, więc... Aspołeczny, no hit. Kiełbaski nie chcę. O, pączki przygotował. Reżyserka mi też kręci ogólnie, tak? Żeby filmy, kocham filmy. A ty lubisz filmy? No lubię, lubię. A tańczyć lubisz? Umiesz? Tańczyłem w podstawówce, byliśmy tak coś jak hajdasz. Ty, a tam reżyser podkręca poza kamerą, jak oni to nagrywają? Gada im coś? Róbcie coś i tak dalej? Umie tańczyć. Jak to wygląda? Tylko tak luźniej na tych nogach, nie? Tak, żeby tak... Spróbuj, tak? No, co to? Co się dzieje? Tak, no, taniec z GTA San Andreas. I jeszcze tak jest tego, tak. O, co się dzieje? Chyba ją ten gracz nauczył. Motki z Fortnite. Podoba ci się? Nie. Jakaś damska bielizna. Na pewno nie. Ale nie, nie, nie. Nie, troll. Czemu on nie zgoli tego wąsa? No bo on jest chłopie. To jest jego styl. Co? Teraz singielka niech się wykaże i coś pokaże. Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Tak. Co? Dobra, wymyśliła. Brawo! Nadaje się na aktorkę. Nie, no skam! Czy reżyser ma dla niej jakąś rolę? Może spróbujemy scenę? Chyba reżyser podpowiadał. To tak, mam pomysł, że tutaj tak wbiegać, mówisz... No. I ktoś cię niby tam goni. TikToka kręcą? Boże! O Boże! On tutaj idzie! Schowam się! Schowam się, może mnie nie znajdzie! Ale on nie nagrywa. Jest odgrywana jakaś scenka z horroru. Co tu się dzieje? Siebie nawet. Tak. No jest to abstrakcyjne bardzo. Nie no, ale to ona nie uwierzy, że on jest sam. Reżyser nie trzyma kamery, no... Niski budżet. Męczące. Dobrze, że to już koniec, bo ileż można kłamać? Siema, powiem tak, co? Jest bardzo ładną dziewczyną, ale moje serce nasz dali. A dziewczynie mówił, nie, 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 dziewczyny nie ma, ale ona jest kozacka. Szkoda, że mam dziewczynę. Szkoda. Ale za bardzo nieśmiały był. Myślę, że mógłby być bardziej męski i bardziej atrakcyjny, gdyby się wyluzował. Ale ona ma podejście, ona takiego chillu szuka, chillerki konkretnej. Mogła to kupić, ale no szkoda, że zapomniałam schować tą bieliznę, którą zostawiłam w łazience. Co ona kwiatki ma dalej od tego pierwszego chłopa? Zakochała się. Nosi je wszędzie. Do serca. Sram ci na ręce. Mam znajoma, ty znajomu z miasta Bogu wyszła, aby w mera miała znieść. A to jest taki poeta! Ten typ! To jest taki poeta! Single. Okay. Tak. Go jesteście tak ze sobą blisko? Poznaliśmy się jakieś pół roku temu. Tak, na imprezie ze znajomymi. Tak. Teraz mamy przerwę między liceum a studiami. Na jakimś hentai konwencie, 100%. Oni wyglądają jakby się przebierali za furasy. Przysięgam ci. Rafatus i Marlenka przed zniszczeniem. Przed grą w siatkówkę. Pamiętacie to? Rafatus i Marlenkę grają w siatkówkę. Nie mogę. Najlepsze co było. Ona chodzi taka przyjarana ciągle, nie? Zjarana jest on z tą. Chyba nie ma żadnych notatek na razie. Okej, to może wyrwijmy. Singielka nadchodzi. Przejrzyjcie dokładnie kwadrat, żeby dalej ubito? Bo będzie skucha. Był babol kopcany. Który z nich to chłop? W sensie? No drzwi jak do bunkru. Dzięki Caldini. Co tam? Mega cringe, no jest cały czas. No, sam mieszka. Jo! Oj. Jest ciężko. No, o jest. Ładniejsza od ciebie? Nie wiem czy ładniejsza, ale jest bardzo ładna.
Ale ją chwalą. Mieszkasz tutaj sam, tak? I opowiedz mi... Ta od razu się na alkohol rzuciła, po tym pierwszym. Się alkoholiczką stała. Jakie piwo dał. Ja pierdziesz. Chodzi do Meliny, pawącha kubek od razu. Aż się poplułem, ty. Nie mogę. Czemu masz paznokcie pomalowane? Bo jestem gej. Lubisz sobie malować? No powiedz, że jesteś gejem i wygrałeś program. Byś wolał bardziej chłopaka czy dziewczynę? Bardziej jednak... Twojego ojca. Nie przeszkadza. Wszystkiego, nie wiemy wszystkiego o sobie. Ona nie wiedziała tego, a czyli się nie zorientowała, że maluje sobie paznokcie nawet u stóp. Nie, to nie było podejrzane. Tarczy tych zwierzeń. W wolnym czasie zajmuję się fotografią analogową. Opowiedz jej o swojej pasji. I mogę ci zrobić parę zdjęć. A. Super, jest pewny siebie. Super. Nie chcę mega sus. Wyklikać też. Co tu się dzieje? Jolk, tu się mniej dzieje niż u baseniar, więc już się udawaj świętoszka. Fanie, 4000 godzin u Amurant ma, ale nie wiem, co tu się dzieje, to nie po bożemu. Co ty mógłbyś z nimi robić, co? Czaj, co? Masz bardzo ładne, długie nogi, to pewnie wiesz o tym, wykorzystujesz to dla siebie. Tak widzę po twojej twarzy, nie wiem, jak chcesz, może zaprzeczyć. A do czego te długie nogi wykorzystasz? No. Co ty mógłbyś z nimi robić, co? A ja nie wiem, czy tak chcę ci opowiadać za bardzo. Może kiedyś indziej zobaczymy. No opowiedz! Ja się wstydzę troszkę, wiesz? Wstydzi się trochę. Mam nadzieję, że zaraz się otworzy. No, podniecające? Nie wiem, jak się to ma określić. Nie, no nie jestem taka zazdrosna aż o niego. Z kobietą nie jestem o niego zazdrosna. Tak, ten konkretny. Eryk szokuje. Lubi poznawać nowe ciężko, smaki. Ciężko. Jakby na to nie jest. Lubi, nie mogę. Lektor oszalał. Lubi poznawać nowe smaki. Lektor oszalał. To jest rzecz, która wiesz, jest numer jeden, najważniejsza do życia, co nie? Freestyle. Chyba razem piosenkę albo wiersz. Masz jakiś konkretny typ po czymś? Chcesz, żeby był ten wiersz? Niech nazwę ją muzą. Poeta tworzy. Niech nazwie ją muzą. Olśniewające w słońcu włosy, charakter twardy i uroczy. Sara, twoje imię już znam, może już dłużej nie będę sam. Napalił się. Ja pierdziel. To jest taka pierwsza wersja. Może to ich troszkę zbliży. Ale tą typiarę każdy z tych chłopów wyrwał, tak szczerze. Coś tu nie gra z nią chyba, nie? Lepiej sprawdź, jak dziewczyna to znosi. Naprawdę może się nawrócić, tak jeszcze ma lata, jeszcze może... Nawrócić. Nawrócić. Dobrze, nie mówi konkretnie, o co chodzi, bo byłby banik. Znormalnić, tak, i powiedzieć tylko kobiety, albo... Ja pierdziele, co ty gadasz? Ma prawo do wolności, pamiętajcie o tym. Po faceci, no. I jak podoba ci się? Każdy ma prawo. Nie. I każdy z tych chłopów. Nie, jest obrzydliwa. Jest obrzydliwa, kojarzy mi się z babcią. Nie, nie. Z ciocią. Dlatego nie lubię męskość. Masz coś do gejów? Homofobię? Homofobka. Czuję się bezpiecznie w ramionach swojego mężczyzny. Muszę się bardziej postarać przejąć inicjatywę bardziej. Homofobka. Jakieś konkrety, co ma zrobić? Twitch powinien ją zbanować na twarz. W sensie... Do niej to dziwnie brzmi. Tomik poezji autorstwa Eryka. Bolą go jaja całą noc. Oj Boże, no takie rzeczy tutaj. Odważ. On pisze teksty Malikowi. Ja pierdziele, wyszło na jaw. Nie. Ma cięte pióro, lubi szokować. Ręka nie idzie w ruch. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Serio brzmi jak Mali. Ja pierdzie. Z masturbacji, pamiętasz? Dla Eryka nie ma tematów tabu. Wolą go jaja. Dla Alberto też napisał, no long dick style. A ciągle ciebie nie ma tutaj. Ręka idzie w ruch, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Nie, z ryby. Było pisanie z moim znajomym, się nudziliśmy i po prostu... No...
Z chłopakiem. Wiem, tak masz jakiś taki znajomy. Ze znajomym tak napisałeś. Tak, ale nie z chłopakiem. Wiesz, że ten, że umiejętności masz ten dobre, jakieś artystyczne, to może chciałbyś spróbować coś zagrać, co? Zagrać? W sensie, no. W jakim sensie? No tak, nie wiem, w filmie chciałbyś wystąpić? Może? Ciekawy film chcą nagrać widzowie, spójrzcie na nią. Ona chce nagrać jakiś film? No tak, nie wiem, w filmie chciałbym. Jest tu mega sus! A masz jakąś rolę dla mnie może? Hydraulik. Ma rolę hydraulika, nauczyciela lub astronauta. Proszę, chodź ze mną, uciekniemy razem w świat. Ale co? Nawet teraz jesteś taki delikatny. Jeli popą. Bo ja zagram ciebie. Aha. No cześć, uciekniemy razem tego i tego, dawaj na polanę. Bardzo takie leiste, może ci tańczyć dobrze umiesz. Leiste? Co to znaczy? On jest slime? Synchronizują się. Ja sobie tańczę gdzieś tam. Hej, chodź tańczyć. Ale jak muzyka, wiesz, nikt nie słyszy, wiesz, jest tak głośno, że my się nie słyszymy. Wiesz, dawaj, no musisz się bardziej postarać. Trening czyni mistrza. Ma go za geja. Buziak na koniec. No. Buziak na trzy? Jak u cioci na imieninach? Fajną ma alternatywkę, przynajmniej nie zajmuje fajnych dziewczyn. Ale co ty piszesz o tym, Eryku? Tak ostro. Ona jest alternatywką według ciebie? Chyba nie. Ona jest typem henta i tentakle i tak dalej. Przebiera się za furasy. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest coś innego. I teraz ona wybiera? Finałową i ogłoszenie werdyktu. Najnormalniejszy to ten Taco Hemingway z tej trójki, nie? No tam ci dwaj to... No ten, ten trzeci. Ten. Maciek. Pudło, nieśmiały Taco Hemingway? Majtki damskie w łazience znalazła i mimo to postawiła na niego. Uwierzyła, że to matki. O kurwa, kamienną minę w ogóle. Nie wiem, nie ma go tam, nie ma duszy. Wypieprzony, ma wygrał 3 koła i ma wypieprzony na wszystko. Tutaj Daniel śmiały, Eryk śmiały, oni mogą mieć kobiety, tak? A ten jeden wycofany wydał mi się tak na logikę, chociaż po pierwszym dniu myślałam, że już będę miał łatwiej tylko. To na Polsacie leci, to ja bana zaraz dostanę. Obyś mnie kłamał, może się oduczył tego kłamstwa. Fajne, fajne. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!